Cześć kochani, z tej strony Docentus, witam w odcinku specjalnym, ponieważ dzisiaj mija rok już czasu od kiedy założyłem kanał, to właśnie tak dzisiaj są urodziny kanału, więc chciałem zrobić taki odcinek specjalny, oprowadzę was po tym co tutaj zbudowałem, postaram się pokazać jak najwięcej i sobie też trochę tutaj pogadamy. Tutaj jest właśnie jestem tutaj na projekcie, może zmienię widok. Jestem właśnie na takim projekcie, który budowaliśmy dość niedawno, czyli domek na wodzie. Ale w tym miejscu tutaj, to jest takie miejsce, w którym zaczynałem w ogóle budować moje projekty. To jest też jeszcze jeden domek, także jak cofniecie się do jednych z pierwszych filmów, to właśnie te domki tutaj będziecie mogli sobie znaleźć i też u siebie wybudować. Szczególnie mówię to do osób, które są ze mną od niedawna, ponieważ bardzo dużo osób dołącza. W tej chwili mam około 4,5 tysiąca subskrypcji. I to też jest też fajny moment, żeby wam powiedzieć, że pod tym filmem piszcie pytania do mnie. Zrobimy sobie jeszcze jeden specjal na 5 tysięcy widzów. Myślę, że to gdzieś za 2 tygodnie będzie. Zrobimy sobie takie Q&A i są być może jakieś pytania, w których wam nie odpowiedziałem, to po prostu piszcie, może chcecie coś więcej wiedzieć o mnie, to ja wtedy zrobię też jeszcze jeden taki odcinek i po prostu wam będę na nie odpowiadał. Te osoby, które też piszą pytania często do mnie, ale gdzieś tam nie odpowiadam, bo nie macie Google Plus uruchomionego i po prostu nikt wam nie może odpisać odpowiedzi, także to też miejcie na uwagę, żeby sobie uruchomić Google Plus. Jest kolejny domek, który też jest na kanale, jak go wybudować. Tu są domki na drzewie, budowałem ich tutaj trochę, aż mi jakiś tam wyszedł całkiem fajny. To jest taka część tutaj mojej mapy, taka pierwsza, tutaj nawet się wygenerowała wioska. Koło tej wioski później też budowałem taką stajnię dla koni. No jakoś nic tam specjalnego, ale bardzo fajna, podoba mi się. Tutaj zbudowałem, wiecie, tego nawet nie ma na kanale, ale tutaj robiłem taki autobusik później, a zauważcie, że tu mam takie błędy, bo to jest mapa z 1.7.2. Natomiast wszedłem na 1.8 i wtedy wszystkie tabliczki, obrazy, to wszystko znika. No i część mojej budowli właśnie ma takie bugi i jak się już finalnie chyba przestawić będę musiał na tą 1.8 wersję, to jest też domek na wodzie. Jak na tą wersję 1.8 się przestawię, to po prostu chyba sobie to wszystko jeszcze naprawię. To też jest jeden domek na wodzie, którego nie było w poradniku. Czasem to jest tak, że ja sobie coś tam mam ochotę zbudować. Czasem coś zbuduję. Ale jest nawet fajny, nie wiem dlaczego go nie zrobiłem jako poradnik. Może chcecie, no to napiszcie, jeżeli wam się to podoba. A, chyba stwierdziłem, że to jest jakieś takie za duże, albo takie bez sensu są tutaj te baldachimy do leżenia. Może dlatego tego nie zrobiłem, nie wiem nawet. Jeżeli chcecie, żebym zrobił, to może kiedyś zrobię. No ale widzicie, macie teraz możliwość zobaczenia, oglądnięcia czegoś, czego na kanale nie ma. Po prostu nie zrobiłem. No jest takich parę rzeczy. No to chyba na taki pusty na tam środku był. Też tutaj dawno nie byłem. I tutaj będzie taka część, gdzie ja się przerzuciłem na bardziej płaski teren, ponieważ nie miałem World Edita wcześniej. Wszystko ręcznie rozwalałem te bloki, żeby tak powiem, wyrównać sobie, albo musiałem jakąś taką bardziej płaską tutaj, płaski teren znaleźć, albo po prostu ręcznie to wszystko wybijać. Później to TNT, bo jestem taki leniwy, że World Edita nie chciałbym się zainstalować, nauczyć. W tej chwili już to mam, także oczyszczam sobie troszkę inaczej teren. Tu też to wszystko łyst tak jest. Zauważcie, że na kanale jest tutorial z budowy tego kampera. Ten świateł nie ma, wszystko się pokasowało. To jest kolejny domek. Domek drwala, który robiłem.
I on jest na tej mojej serii UHC zbudowany. Także też zapraszam, jeżeli ktoś nie ogląda, to jest taka seria typowo survivalowa na najtrudniejszym poziomie, taka mała stajenka i bez naturalnej regeneracji życia, czyli żeby zregenerować życia muszę zjeść, wypić potkę albo zjeść złote jabłko. Także też taki odcinek, taką serię też mam, trochę zaniedbałem ostatnio, ale myślę, że do niej powrócimy. Także tak, tu jest ten nasz domek Trwala i teraz tak, tutaj później sobie się przeniosłem, zacząłem robić te domki takie, to jest 10x10, który się cieszy bardzo dużym powodzeniem u mnie na kanale. Tu już chyba jest 12x12, jak dobrze pamiętam. Też jest bardzo fajny domek. Jak ktoś ma działeczkę na serwerze taką niedużą, to polecam, zetknijcie sobie. Ja chyba nawet w prawym górnym rogu uruchomię taką listę do tych wszystkich poradników. Będziecie sobie mogli kliknąć na ten wykrzyknik i tam po prostu te wszystkie budowle chyba umieszczę. Tutaj macie kolejny domek, on chyba jest 14x14, to jest 13x13, taki troszkę futurystyczny. Zobaczcie. Pokazuję teraz to bez shaderków, bo jednak na tych shaderkach to... O, też tutaj błędy są, trzeba byłoby to naprawiać. Ale na razie jeszcze to zostawmy, z zewnątrz będę bardziej pokazywał. No i tutaj, moi drodzy, już się zaczynają się takie większe projekty, jak ten domek. On jest prosty do wykonania, jest bardzo fajny, ma nawet grilla. Tutaj możemy chyba wejść, bo tutaj chyba nie będzie popsuty w środku, coś mi się wydaje. A zobaczmy sobie, nie, ten tutaj działa w pełni chyba. Tak, mamy prostą kuchnię, jakiś stolik, wyjście na zewnątrz, możemy sobie na basenik wyjść. Co tutaj jeszcze było w tym domku? Tutaj do piwnicy zejście, tu jeszcze łazienka. Tak jest. Wszystko jest, no. A też dość prosty do wykonania domek. Też wiele osób chyba go budowało, z tego co widzę po wyświetleniach. Czołg, czyli taką statuę tutaj zbudowałem, statuę, pomnik taki. Lotnisko dla helikoptera, bo chciałem tu helikopter zrobić, ale mi się nie zmieścił, więc go wybudowałem zaraz tu za moją fontanną. Tak może nie po kolei pokazuję te od momentu jak budowałem, ale jak już jesteśmy, to pokażę wam. Tutaj macie w pojazdach też robię właśnie pojazdy. Samolot mi spomujecie, żebym zrobił, będzie samolot, tylko muszę coś fajnego zrobić, co mi się też będzie podobało, żeby to przygotować dla was taki poradnik. To nie jest tak, że ja staję i wymyślam na bieżąco, buduję z głowy, bo akurat tak mam. Nie, bo to by trwało i trwało. Ja najpierw sobie wybuduję taki przykładowo domek bądź jakiś pojazd. Dokonuję w nim jakichś tam zmian, że mi się to w końcu zaczyna podobać i robię dla was specjalnie jakiś tam... Zaraz wracam. O, już jestem. O czym to ja mówiłem? Zupełnie zapomniałem. Akurat miałem kuriera, który mi tutaj przyjechał. No dobra, to jest kolejny projekcik. Też taki trochę futurystyczny, który sobie wymyśliłem. Mi się osobiście bardzo podoba. Jest naprawdę oryginalny. O ile większość domków, no to gdzieś tam można zobaczyć
no bo ludzie podobne rzeczy mogą wymyślać, prawda? To ten na przykład i gdzie tamten jeszcze jeden był, tamten też takie oryginalne są, to są moderny. To jest ostatni taki plac budowy, który też robiłem. I tu macie pojazdy, koparki. Zaczynając od koparki. Ciągnik Ursus. Zdania są podzielone co do modelu, jaki to jest model. Ale bardzo fajnie też wyszedł. Ostatni nabytek to spychacz, czy taki buldożer. Jestem też dość zadowolony z niego, fajnie wygląda. Tak jest, tutaj mamy walec, także w pełni ten plac budowy tutaj się posuwa. Myślę, że może jeszcze nawet coś tutaj zbudujemy. No i też takie pojazdy jak samochodziki. O, tutaj mamy Nissan Navara czerwony mojego sąsiada. I gdzie to my jeszcze nie byliśmy? Dobra, bo oglądaliśmy sobie ten domek, helikopter oglądaliśmy. Tu mamy kolejny samochód sportowy, motocykle. No i tutaj jeden, ale dziura. No i tutaj jeden z domków już takich poważniejszych, willa. Tutaj są domki już, w które tej pracy troszkę więcej włożyłem, ale też fajnie wyszły. Osobiście mi się też bardzo podoba taki domek typowo miejski na serwer, jak najbardziej. Dobra, idąc dalej, to chyba później następny nawet w kolejności to był ten dom, czyli ta rezydencja. No i to jest już coś wielkiego, też dość długo się nad tym męczyłem, ale uważam, że wyszedł mi naprawdę fajnie. Nowocześnie, bogato, mimo tego, że tutaj dużo szczegółów nie ma, ale to taki typowy modern jest. I ten domek, no jest piękny, no co tu dużo mówić, sami pewnie wiecie o tym dobrze. Chyba jestem najbardziej w tej chwili zadowolony właśnie z tego domu tutaj. Nawet z kominkiem, tak to połączyliśmy, że na surwi tu się nam nic nie hajcuje. Góra też fajna, elegancki prysznic, który działać powinien. On działał, jak go budowaliśmy, tu woda kapała, nie wiem czemu teraz nie działa. Może za wodę nie zapłaciłem, no bywa, kurczę, bida, bida. Tu jakąś tam biblioteczkę mamy i sypialnię. Też fajna sypialnia. Także ten domek naprawdę fajny. I ten nowy, który teraz będziemy budować, modern, też jestem z niego bardzo zadowolony i myślę, że jest podobnie jak ten. Tu mamy rowerki wybudowane. Tu zrobiłem taką ulicę, no, na której takich domków troszkę postawiłem, już mając World Edit, to mogę sobie kopiować, także jest dużo łatwiej. Myślę, że teraz to miasto mi się dużo szybciej będzie nawet rozwijało. No i tak dochodzimy do tych moich już takich ostatnich projektów. Tu ciężarówka wywozi z miasta jakieś towary, posterunek policji, który w tej chwili on jest skończony z zewnątrz. Wyszedł też całkiem fajnie, jestem zadowolony. Natomiast jeszcze tylko wewnątrz tam zostanie do zrobienia. No i tutaj też będzie dość dużo roboty. Na górze zrobimy sobie lądowisko dla helikoptera, tak jak też jeden mój widz mówił. I teraz tak, mamy tutaj jednego roadsterka jeszcze, taki samochodzik sportowy. I ostatnia rzecz, którą robiłem, to z pojazdu, przedostatnia rzecz, to autobus. Bardzo fajnie wyszedł też. Także moi drodzy, ja myślę, że chyba już wszystko oglądaliśmy sobie. Może nawet zejdę i sobie przejdę tutaj. O, jak to będzie wyglądało. Można tak się
przespacerować może po chodniku, co? No, tak wygląda mój świat. W takim dużym, szybkim skrócie, że tak powiem. Mam nadzieję, że on się będzie rozrastał. Będzie się rozrastał. I zrobimy inny specjal jeszcze. Może kiedyś się dorobię lepszego kompa. Na razie to wszystko idzie na laptopie. Może kiedyś się dorobię, mówię, lepszego kompa, to na szaderkach wam to pokażę. I o ile jeszcze tutaj, jak grałem, to te szadery włączę, to jakoś tam mam te 25 klatek, ale jak zaczynam nagrywać, to tam mi się to waha między 15 a 20 klatek i to tak słabo to wychodzi. Także szaderów używam tylko do zwiastunów, czyli do takich prezentacji tych projektów, które będą w przyszłości. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobał odcinek. Dziękuję wam, że oglądacie. Ja się bardzo cieszę, że osobiście, że oglądacie, że wam się to podoba, że wam pomagam, że też coś takiego budujecie. No i że się udzielacie, oceniacie, komentujecie. To też jest bardzo fajne. Kiedy sobie tylko włączę, widzę, ile komentarzy jest, ile łapek w górę, no to aż się chce nagrywać dalej dla was. Także z mojej strony tyle. Ja jestem Docentus i do zobaczenia w kolejnym specjalu na 5000 widzów. Pamiętajcie, piszcie pod tym odcinkiem swoje pytania do mnie, które na Q&A będą. Także z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Pa, pa!